Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Reprezentuję Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach i o części działań, które są realizowane w Departamencie, już Pan Dyrektor Herman wspomniał. Ja w takim razie będę starał się to doprecyzować. Pierwszy slajd informuje Państwa o tym, że w poprzedniej perspektywie funduszy unijnych my już mieliśmy działanie, które dotyczyło dostępności. Zrealizowaliśmy przy pomocy, we współpracy z naszymi beneficjentami 8 projektów na łączną kwotę 34 milionów i tam ogłosiliśmy 2 konkursy. Jeżeli chodzi o te takie techniczne aspekty, czyli wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu, to Państwo widzą je w tym momencie na ekranie. One zostały wykonane, zostały też przekroczone, co w tym przypadku oznacza sukces. To znaczy, że dotarliśmy do większej grupy docelowej niż zamierzaliśmy. Te wskaźniki zostały ponad dwukrotnie wykonane w ponad dwukrotnie większej wartości niż zakładaliśmy. To było w Powerze. Teraz, jeżeli chodzi o perspektywę obecną, w której jesteśmy, czyli FERS, zakładamy realizację 2 konkursów, 2 naborów, które są dedykowane tematowi dostępności. Pierwszy konkurs jest niejako kontynuacją tych 2 poprzednich z Powera i dotyczy dostępności uniwersalnego projektowania. Tutaj mamy alokację, tak jak Państwo widzą, w wysokości 80 milionów złotych. Ten nabór został ogłoszony 14 maja. Od poniedziałku w tym tygodniu możemy składać już wnioski, projekty. Nabór trwa 2 tygodnie, także liczymy na dużą aktywność organizacji, które na tym polu pracują, ale też mamy jakieś informacje. Zdradzę tutaj tajemnicę, że pisze się ponad 20 projektów, także zainteresowanie tym konkursem na pewno jest, co nas bardzo cieszy. Chcemy w ramach tych projektów przeszkolić ponad 8,5 tysiąca osób i są to projekty, które realizujemy w takim modelu beneficjenckim. To w tym naszym funduszowym języku oznacza, że podmiot, który wyłonimy do realizowania projektu, będzie od początku do końca odpowiedzialny za cały proces realizacji projektu. Z czym to się wiąże? Ten podmiot będzie musiał zrekrutować odpowiednią grupę docelową. Oczywiście w naszym przypadku będą to pracownicy i pracownice przedsiębiorstw. My jako Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ze szczególnym naciskiem wspieramy sektor MŚP. Ale w tej perspektywie, w FERS-ie, mamy możliwość skierowania wsparcia też do dużych przedsiębiorstw. I założenia naszych konkursów mówią o tym, że duże przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać w maksymalnie 40%. Chodzi o to, że 40% uczestników tych projektów będzie mogła pochodzić z dużych przedsiębiorstw. 60% to będzie sektor MŚP nadal. Jaką wiedzę chcemy przekazać? Ta wiedza ma wynikać zarówno ze zdiagnozowanych potrzeb rynku, czyli tego, czego oczekują przedsiębiorcy, jak też czego oczekuje druga strona. Tutaj podczas panelu akurat te stwierdzenia już padały, czyli nasza interwencja, nasze środki są po to, żeby z jednej strony jako fundusz, Europejski Fundusz Społeczny, odpowiedzieć na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, wskazać, że te potrzeby są i są bardzo ważne. Z drugiej strony, jako Departament Rozwoju Kadr w przedsiębiorstwach, nasze działania muszą doprowadzić do tego, że te kadry przedsiębiorstw zobaczą w tym szansę. To też dzisiaj wielokrotnie padało. Wprowadzenie Europejskiego Aktu o Dostępności nie powinno być traktowane przez przedsiębiorstwa jako zagrożenie, tylko jako szansa. To jest możliwość wyjścia na nowe rynki. Wymaga to oczywiście pracy, wymaga to dostosowania się do tych wymogów, ale upatrujemy w tym bardzo, bardzo dużą
szansę na to, że przedsiębiorstwa będą mogły się rozwijać. Jeżeli chodzi o program szkoleń, który został w pewien sposób może nie sformalizowany, bo beneficjenci będą mieli pewną możliwość ingerencji, ale my chcemy mieć nad tym całym procesem pieczę. Dlatego tutaj Państwo widzicie wypunktowane, jakie zakresy tematyczne muszą się znaleźć w zakresie zarówno działań szkoleniowych, jak i działań doradczych. Żeby Państwu przybliżyć ten nasz model beneficjencki, wspomniałem o tym, że beneficjent musi przeprowadzić nabór, czyli dotrzeć do grupy docelowej w naszym projekcie. Oprócz tego beneficjent musi przeprowadzić szkolenia dedykowane do danych pracowników, pracownic przedsiębiorstw. I bardzo nam zależy na tym, żeby te szkolenia były sprofilowane i odpowiadały na rzeczywiste potrzeby, które są w przedsiębiorstwie. Więc będziemy zachęcali i zachęcamy naszych beneficjentów do tego, że przykładowo, jeżeli mamy pracowników z sektora meblowego, to uczmy ich, jak ta dostępność ma wyglądać w sektorze produkcji mebli. Jeżeli będziemy mieli pracowników z sektora budowlanego, to uczmy ich, jak ta dostępność ma wyglądać w sektorze budownictwa, tak żeby budynki użyteczności i publicznej, ale też nasze mieszkania były dostępne. I tutaj nie mówimy tylko o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Te budynki muszą być też dostępne dla nas jako za chwilę, o czym tutaj też dzisiaj wielokrotnie padało, dla nas jako dla seniorów. My za chwilę będziemy seniorami i może będziemy potrzebowali włącznika do światła, do włączenia oświetlenia trochę niżej, a nie na wysokości 1,20 m. Jeżeli Państwo podróżowali, a zakładam, że poruszamy się jako społeczeństwo coraz więcej po Europie, to dobrze Państwo zdajecie sobie sprawę, że ten standard wysokości włącznika świateł w pomieszczeniach jest różny w różnych krajach. Tak samo w różny sposób wyglądają gniazdka prądowe. Niektóre są zabezpieczone, niektóre, tak jak w Polsce, nie są. Ale ta zmiana będzie następowała i ta zmiana nastąpi. Także te produkty będą bezpieczniejsze, bardziej użyteczne, one będą dostępne. Drugi konkurs, który jest bezpośrednio dedykowany wejściu w życie ustawy, która transponuje dyrektywę na nasz prawodawstwo krajowe, dotyczy dostępności. Tutaj mamy alokację w wysokości 85 milionów złotych i ten konkurs będzie uruchomiony w najbliższy piątek. Przynajmniej tak zakładamy, chociaż nie mamy innego wyjścia, musimy go uruchomić. Jeżeli chodzi o wskaźniki, to tutaj mamy większy wskaźnik do zrealizowania. Musimy dotrzeć do co najmniej 10 tysięcy pracowników, pracownic przedsiębiorstw. Też projekty realizowane w modelu beneficjenckim. Też nasi beneficjenci, z którymi podpiszemy umowę, będą musieli zrekrutować grupę docelową, określić ich potrzeby, a potem przeprowadzić szkolenia, przeprowadzić doradztwo poszkoleniowe, jeżeli takie będzie potrzebne, bądź też, tutaj zakładamy pewną innowację, bądź zakładamy ścieżkę, która będzie obejmowała tylko same doradztwo, niezwiązane z wcześniejszymi szkoleniami. I tutaj pozwolę sobie na dygresję. Jest z nami na sali nasza ekspertka, chylę czoła pani Małgorzato, która pomagała nam opracować założenia do tego konkursu. Tutaj chciałbym Państwu opowiedzieć, w jaki sposób w departamencie pracujemy, przygotowując się do tego typu działań. Nie chcemy, żeby to były czysto urzędnicze pomysły, tylko chcemy, żeby pomogli nam w tym najlepsi fachowcy. I tutaj przy pomocy specjalistki określiliśmy, jak powinny wyglądać tematycznie szkolenia, jak powinna wyglądać ścieżka wsparcia dla pracowników przedsiębiorstw. Ale też zastanawialiśmy się długo, toczyliśmy rozmowy, jakie powinny być wymagania stawiane trenerom, trenerkom, doradcom, doradczyniom, którzy będą w tych projektach pracować.
Udało się nam wypracować te standardy. Kryteria wyboru projektów zostały przyjęte na komitecie monitorującym FERSA. Mamy nadzieję, że te pieniądze zostaną wydane w sposób pozytywny. Przyniosą efekt w postaci tego, że gospodarka, przedsiębiorcy uzyskają wiedzę, o której tutaj dzisiaj też było mówione, na dzisiaj jeszcze częściowo nie ma, której dzisiaj częściowo nie ma, wiedzę, której brakuje. To, że firmy uzyskają tę wiedzę, to będzie taki moment, w którym mogą podjąć decyzję też o skorzystaniu z innych programów. Pan dyrektor tutaj na slajdzie przedstawiał inne fundusze europejskie, które wspierają. My w departamencie wspieramy rozwój kadr, czyli inwestujemy w człowieka, ale sąsiednie departamenty też w instytucji, w której teraz pracuję, realizują ścieżkę SMART, gdzie jest wydzielona alokacja dla dostępności. Mamy też specjalny instrument dotyczący przedsiębiorstw z Polski Wschodniej, robocza taka nazwa wzornictwo. Tam przedsiębiorcy mogą skorzystać ze środków na to, żeby opracować strategie wzornicze, opracować nowe produkty, w tym adresowane też, dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Na tym slajdzie macie Państwo informacje, jakie były efekty naszej pracy, jakie tematycznie elementy znajdą się podczas tych szkoleń. Pierwsza część jest częścią taką informacyjną czystą. Będziemy informowali przedsiębiorców, czym jest niepełnosprawność, szczególne potrzeby, czym jest dostępność. Następnie przedstawimy ten komponent, jak go nazywam, prawniczy, bo dotyczy on ustawy, dyrektywy oraz wejścia w życie tego prawodawstwa w systemie polskim. Doradztwo poszkoleniowe bądź te doradztwo takie specjalistyczne będzie natomiast efektem już takiej konkretnej diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Jeżeli pracujący z przedsiębiorstwem pracownicy projektów uznają, że należy skupić się na danym aspekcie pracy przedsiębiorstwa, to nasz beneficjent będzie miał obowiązek znaleźć trenera, doradcę, który będzie posiadał konkretną wiedzę umożliwiającą odpowiedzieć na te potrzeby, rozwiązać te problemy, dylematy. W naszych projektach mogą uczestniczyć pracownicy, pracownice przedsiębiorstw. My definiujemy tą grupę docelowo zgodnie z treścią naszej ustawy. Nasza ustawa wskazuje, że są to osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę w przedsiębiorstwach. Nie dopuszczamy tutaj udziału osób pracujących tylko i wyłącznie na umowę zlecenie w przedsiębiorstwie. Zakładamy wsparcie tylko dla etatowców. Projekty, o których wspomniałem, będą w 100% finansowane z FS-u i budżetu państwa, więc przedsiębiorca nie będzie musiał wkładu własnego wnosić, a całe wsparcie będzie przekazywane na zasadzie pomocy de minimis. To jest taka techniczna forma wsparcia, którą funduszowcy na pewno znają. Dziękuję za uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania, zachęcam do kontaktu.